Jaka jest najgorsza, tylko Stanisław, teraz cenzura, teraz miś. Jaka jest najgorsza cecha Stanisława Tyma? Tylko tak niech pan powie uczciwie. Jak prawdziwy przyjaciel, który chodził po fajki. Nie mam pojęcia. Nie ma pan, nie ma. Nie, bo strasznie nie lubię pytań typu, co jest dla pana na przykład największe wydarzenie w życiu. I teraz ja nagle, ponieważ mam, jak już Staszek słusznie zauważył, nie mam poczucia humoru, bo rzeczywiście nie mam. I na takie pytania staram się odpowiedzieć bardzo uczciwie, aha, to cały mój życiorys sobie muszę odtworzyć i dopiero przewartościować. Teraz pyta mnie pan o wady Staszka Tyma. To ja teraz przez pół godziny bym musiał sobie zapisywać wszystkie wady, a potem wybrać te najgorsze. A, rozumiem, to rzeczywiście nie ma. Jesteś z nami, Stanisław? Jestem. Jesteś? Stanisław bez wad. Dobrze, to w takim razie zadam panu równie niewygodne i nieulubione pana pytanie. Co jest najlepsze byciu Jackiem Fedorowiczem? O Jezus. Musi pan sobie wypisać wszystkie najgorsze rzeczy? Nie, nic. Najlepsze nic. Nie. Nie jest pan dumny, że pan jest sobą? Nie. Ja nie za bardzo za sobą przepadam. Mam ogromną ilość pretensji. A może pan powie? Panie Jacku, pan się... Nie. Kolega starszy, a co będę się, co będę się wymądrzał? No ale nie, za co pan się nie lubi? Przede wszystkim za to, że zaproszony do programu rozrywkowego w założeniu, absolutnie nie mogę się zmusić do tego, żeby być rozrywkowym. Tylko ciągle mnie ciągnie do tego, żeby coś na poważnie powiedzieć. Dobrze. To jest straszliwa wada, na której pan się właśnie przejedzie za chwilę. Kubo. Tak, Stanisławie. Zróbmy z tego program polityczny. Jest wdechaj od razu. Ale polityczny w jakim sensie? No normalnie, że to nie jest rozrywkowy, tylko to jest... Stanisław, a mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Możesz. A masz jakiś inny pomysł? Stanisław, ja mam pomysł, jak ożywić Jacka. Pana Jacka, pana Jacka, mam pomysł. Panie Jacku, napije się pan wody? Bardzo prosimy! Tak. Tak, bo ja wiem, kto wnosi. Tak, proszę, co pan powiedział? Że ja wiem, kto wnosi. Jezu, zrozumiałem, że wnosi wnusia. Dlatego powiedziałem, że chętnie się napiję. Dobrze, kochana... Po prostu chciałem, żeby publiczność miała jakąś frajdę. Kochana wnuczko, dziękujemy. Jak tam ostrość? Widzicie panowie, wszystko dobrze? Słucham. Nie. Dziękujemy bardzo, Angeli. Panowie. Wasze zdrowie. Dla mnie... Panie Jacku, panie Stanisławie, dla mnie to honor. Wielkie brawa dla moich gości.